O nie, się będą mainować gówna, ja już widzę. Pokrótce TPR działa, że ładujesz przez 120 sekund. Bazowo, bo to da się przyspieszyć jakąś kurde aurę. To jest ciekawy design PRK, bo no, nie było takiego czegoś. Po tych 120 sekundach, jeżeli ktoś nie pomógł, wpieprzasz 15, dobrze pamiętam? 15% generatorów na każdy gen? No. Tak, czyli gówno. Bo nie widzę stosowania serio tego perku, bo nie widzę nawet sytuacji, gdzie jakiś killer będzie kampił ci gena 85% na late game, bo wtedy wystarczy zrobić innego gena. Bo potem to trwa 120 sekund. Nie. To nie, nie, to powinni znerfić czas ładowania, bo i tak dostajesz ostrego nerfa, czyli bycie rannym permanentnie. Nowy self-care. Co ja mam powiedzieć? Nowy self-care, 60% heala i widzę do tego widzę botaniczną. Leczy się szybciej niż apteczką. Nowy self-care, będzie to silne. Wiadomo, minus tego, że musisz iść do piwnicy. Czyli żaden minus, bo ludzie self-clearują się w rogu mapy na... w rogu mapy na Sopim Baczerze. Więc to żaden minus, że ktoś będzie musiał popylać na drugi koniec mapy do piwnicy. Ale perk jest giga silny moim zdaniem. Bo to jest... self-care, ten przed nerfami. Ale ludzie wtedy nie wiedzieli, bo było wcześniej 60%, a stary, więc botaniczny dawał ci 33, co nie? Tak, dawał ci 33, teraz masz self-care'a, botaniczną wiedzę 50%, choć masz 110 speeda szybkiego. To jest dobry perk, polecam. I jeszcze ma dzieci aurę po zrobieniu heala, a to jest w sumie fajne. No. No, też jest fajne. To jest jak Mate Fordy stare. Dali speeda, ale dorzucili jeszcze tego endurance'a po wyleczeniu. Niepotrzebnie, bo i tak perk był silny, ale tutaj dali fajnie. Że trochę tego nie rozumiem. Dostajesz staka do 5. Za każdy token szybciej się leci z mangla, czyli sytuacyjne. Bo teraz nikt będzie grał mangla po nerfach. I ładujesz to siedząc w piwnicy. Gówno perk. No, gówno. Jeden perk jest dobry niestety, tylko nasuruję. Jeżeli jesteś pod klątwą, leczysz 10% szybciej. Nie, to gówno. To ja mam powiedzieć więcej. Kto ci będzie siedział 15 sekund w piwnicy, żeby się rekrutować z mangla? Czyli zaczynasz z jednym stakiem, czyli 4 staki musisz wczytać. Czyli przynajmniej minutę w piwnicy byś musiał siedzieć. I leczysz się, to powiem inaczej, grajcie wigla. Po prostu. Macie jeszcze na inne statusy i macie jakby półtora staka z bomby, nic nie musicie tracić czasu, a czas to robienie genów. Czyli minutę genów byście mogli zrobić. Ale leczenie 10% szybciej to nie wiem. Może jak skomboję z tym nowym self-care'em się łączy, to ma 70%, ale dalej nie widzę tego sensu. Może jakby to surów inny buchowało. Tak wigl, ale tylko na magna. To byłoby fajne. Więc tylko jeden perk jest dobry. Kolejnego hejsta dali. Oni kurwa nie mogą wytrzymać z tymi hejstami na tyle, że nie? Znowu na 10 sekund. Nie wiem szczerze, czy to jest dobre, bo zawsze uważam, że stakowanie i perków pod nieczuć za surwie to się opłaca, ale na... Nie zupełnie, zależy co stakujesz, ale na killerze stakowanie, na przykład volt speed, to 3 perki stać, co geny ci zraszują. A poza tym nie na każdej mapie jest pełno voltów, żeby to używać. No to co, dostajesz 5% hejsta. Nie wiem, moim zdaniem to mogli powinni nawet dać 10% hejsta i 5 sekund. Byłoby lepsze. Nie jest to dobre. Już lepiej wygrać Bambozla lub perka Weskera i zrobi się więcej dystansu. Chyba, że to działa też po volcie z umiejętności, no to może na takim Weskerze to byłby git. Ale poza tym nie widzę tego dobrego. No nie jest dobre. Nie. Dobra, co dalej? No chyba, że na Majersie to zagracie na trzecim poziomie, ale to wtedy i tak przylepi mi Bamboza. O inaczej, biorąc Bamboza albo Perka Weskera, dostaje więcej dystansu niż na 50% hejsta. O to mi. Ten jest w miarę fajny. Fajny, w solo queue go niszczy. To jest tak samo jak Perk Plagi. Jak się zorientują co masz, to już nie będzie działać to i... Czyli pan perk, ale nigdy go na solo queue nie zobaczycie. Tak samo jak ten perk flagi na obsesję. To jest dobre... A to jest Hex? Nie. Nie. To jest dobre, dobre to jest pod doktor. Check builder. Tylko na doktora to będzie dobre. Koniec. Nie, gówno perki są, serio. Tragiczne. Porównają to, co było na przestrzeni? Na przykład na Alienie? Te wszystkie perki przez tego innego było dobre? Na Chakim też? Prócz jednego? Dwa perki były dobre? A tutaj ciężko jest średnie albo gównem. Czyli tak, o gówno? Fajne, ale takie do fan, fajne. A to też jest fan pod fajne, ale tylko pod jeden build. Jest. No. Ty ją wziąłeś? Ale gówno dupy.
Widzisz to? To jest najkrótsza dupa tego świata. To jest dosłownie tyle. To jest mapa jak na tym mapie Majersie. Znaczy lupa. Są łapka, jest jedna i drugiej strony trzy jest łapka. Kurde, jakie on ma dźwięki. Co to tam ma? O, fajna lupka. Chociaż... Nie, jednak nie. Nie, to wszystko jest słabe. W sensie, to jest paleta typu, że się nie zwróca. Ale taka... Ona jest spoko, dopóki nie zwrócisz. Zawiodłem się, oni mogli tyle na tych automatach dać, na przykład Nerf Peak Game, coś takiego. O, Nerf Świnie też przetestujemy, on to jest piwnica. Chodź do piwnicy. Chwila, tutaj, bo patrzę. Szukam jakichś sterygów tu, idę. Nie ma chyba żadnych ciekawszych. Nie no, może będą. A, modlisz się. Ty, bo ja... po bokach miałem, to od ciebie? To jest twoje, robić się to, ten, który, do którego możesz się tepnąć. Ale ja nic nie kliknąłem. To się samo robi. O. A jak to przerwiesz, to się... O kurde, to od razu trwa. Daj mi zobaczyć. Ja się widzę, że się spowalniam to i to się znowu tam zrobiło. Czemu się znowu w piwnicy zrobiło? No bo to zostaje tu. To nie znika. A to się dużo robi tego. Kolejne, czyli będzie pewnie... Masz chyba 4 albo 5. A kula to jakoś działa, że jak nawet trafi ścianę, to ona się odbija jakby? No. Okej. Tu jest, ale ty, a jak tu haki są rozłożone? Okej. Okay. Patrz na gena obok siebie. No. Powiedz mi, ile to mniej więcej da, bo już prawie skończyłem. Oni... Po prostu się zrobiło. A. No. I to jest 15%. Ale zajebiście szybkie to jest, nie ma laga. Postarali się. Ja czekaj, co się stanie? Jak się... A, bo ja tym mogę mierzyć, ale jestem trochę spowolniony. Ja Hindreda dostałem. No i co się drazie? Hindreda dostałem i tyle. Nie wiem. Ale ty jesteś ciągle zarażony. Na ile ty to masz? Nie wiem. Ty masz 5. Ale ty masz 6% soła, czy to jest? Znaczy to na chwilkę tylko jest, tak jak masz... Poczekaj, jak... zobaczcie jak łatwo to trafić. A, czy to ma tak jak butelki klauna, wiesz? Nie dostałeś. Skończył się Hindred. Ale dostałeś? Teraz? No. Czyli to można crossa używać. Ale nie byłeś defiletowo. Blast radius ma. A. Masz albo direct hita, albo masz nie direct hita. Ale wcześniej nie boisz się, jakby zarażony jesteś teraz? No. Ty, bo ja do genów mogę się tepać, czy nie? A czekaj, a nie, bo tam typ jest na moim genie, dobra, nieważne. No. Czekaj, uciekaj, no. Hindred nic nie zmienia prawie. No nie, czekaj, uciekaj. Zobaczymy, bo mi się tam jeden klon tam wrzucał. O, widzisz, można coś takiego robić. Dobra. Dead for ice cream, dobra, jest pierwsze nawiązanie. Left for dead. Ale jaki zasięg to ma? Ale nie widzę sensu snajpienia tego, chociaż czekaj. Ja wiem, że ktoś jest tam. Nie, no można snajpić zawsze. Dobra, tak zaczniemy. A ty medium volta zrobiłeś, bo nie zdążyłeś mieć dystansu, czy przez slowa? Nie wiem w sumie. Czemu jesteś ranny? No bo mnie drugi raz trafiłeś, jak już byłem ten. A to nie widziałem? To wiesz jak to jest, no to już cię mogłem powalić, ale wiesz jak to jest silny w takim razie? Ja myślałem... No jest. Dobra, to weź się wylecz, trzeba zrobimy, ja nie... Ja pierdzielę, myślałem, że to tylko oznacza. Ej, ale to jest powalone, bo... Ale ten killer będzie silny. Jezu, bo jeszcze coś się stało? Bo ty mnie zdecydowałeś teraz, nie? Ja bym niszczył palety, ty byś trzymał W. A to co mam był tepek. I teraz już bym musiał być zrzucić, bo hita dostaniesz. Okay. A, myślałem, że... A, i teraz jesteś Clear Instinct. A, dobra, czyli to jest taki czas. Limitowany. O, hitbox paletowski był, odbił się od palety. No i teraz na przykład ta lupa już nie jest do lupowania, bo zobacz, co tam jest za tą. No. Teraz to już siedzi.
Ciężko trochę trafić tym wybuchem. Jak się snajpi. Ja bym musiał już tepnąć, hita by został. Szybko czytamy moc. Dobra, taki język jest słaby, ale ten speed po teleportacji jest super. Ufa X, triggers, a blast area, UFO, contact with hallucination. Co? Hallucination can be destroyed by UFO, a czy mogę zniszczyć halucynację? Tego co rozumiem. Ej, to fajne. To jest fajne. Bo wtedy mogę jakieś gówniane teleporty niszczyć sobie. It able to suffer from hindered status effect. Ty. Był hit by UFA X while in airborne. Czyli to nie wybuch. Dostajesz hindreda na 5 sekund. Ale już dostajesz. To zobaczymy jeszcze to. Decrease your hallucination aura range that is visible to survivor. A, to tego nie widziałem. No to nie wiem, czy to jest dobre. Może na innym zamknę w tych mapach. To jest słabe. Nie wiem, powiem to, kto... Ktoś, kto będzie podchodził do halucynacji, będzie tego martwy, więc wtedy, żeby zniszczyć, nie, to jest dobre. A wtedy zazwyczaj lupę ktoś opuści, jak jest halucynacja. Wróg, kto zrobi generator, zostaje oznaczony z tego. Z tego shitu. Nie wiem, nie. Nie jest dobre, wydaje mi się. To dobre. Ocalały, który zostanie trafiony airborne, zostaje exhausta na 10 sekund, czyli już nie zużyjesz mocy. 10 sekund to za dużo na lupę. To jest fajne. Też. Niszczenie palety zmniejsza ci czas na tych. Chociaż... Też nie wiem, czy dobre. Z drugą, jak niszczy palety, to już opuszczasz lupę. O, to jest fajne. To jest bardzo dobre. Po trafieniu surwa zmniejsza ci czas klona o 15 sekund. Tak, no to jest dobre na antylupę. Broken na 30 po trafieniu z mocy, jak się zranie. Czy to jest dobre? Nie. Tylko kontruję. Nie. Ja nie lubię tego statusu na broken na podczas lupy, bo to tylko ci kontruje medkity ten i... Exos przy halucynacji, no to... średnie. Jak się tepniesz, dostajesz aż na 20 sekund... akcji woltowania też na 30 sekund dostajesz po teleportacie, wiesz, jakie to silne? Bo jak podczas lupy ci się to wczyta, z jakimś innym addonem, to lupa już jest kompletnie wyłączona, jak się tepniesz. 30% szybciej wszystkie akcje robisz. Gówno. Blindness po zniszczeniu. Double the UFA projectile bone strength. To zwiększa zasięg eksplozji, czy... bone strength, czyli... Jak się odbije, to dwa razy dalej leci. Musiałbym zobaczyć to w akcji, ciężko jest stwierdzić, to dobre. O, tak jakby odbicie noża Trickstera. Ale każdym odbiciem eksploduje? Nie. Musiałbym to zobaczyć. Tylko się odbija i potem jak walnie w ziemię, to eksploduje. Decrease teleport cooldown. The decoy left behind after the unknown teleports. Okej. Okay. A to dobre podbejtowanie. Red addon. Ej, to jest dobre. Jest an addon. Jak się tepasz, to twój klon bejtuje, że ty jesteś prawdziwym. Na jakichś takich wyłączonych lupach z wizji to nie będzie być nieukarnie za łatwo. Chyba, że jest powiadomienie dźwiękowe. No to wtedy tak. A raczej jest. Też? Też? Dobra, czekaj. To już tu jest? Na połowę już nie mogę. Schodów mniej więcej. Połowa schodów. Musisz patrzeć, gdzie się perk włączy. A ja widzę tą aurę, że jak jest na blisko. Dobra, to może ten perk, co właśnie tą aurę wyłącza... to wtedy nic nie będzie widać. Dostałeś, masz tego perka od niego? No. A ile masz? Bo ja nie trafiam teraz kiczeków ciągle, jeżeli mogę. Z pamięcią a to spację. Tego perka nie mam, tego perka nie mam. A, dobra. Cześć, chcę coś zobaczyć? Ten perk jest ultra silny z wiedzą botaniczną. Masz tego? Czekaj, o, teraz, no. A no jumpscare'a takiego dostaję. A takie też mogę usuwać. No, każdego. Wow, dali kamerę jedną. Ja się tak szybko leczę, że mam żółty pasek, jak co? Lecząc się. Ja mam żółty pasek na healu, jak coś.
A, fajny, dobry perk też będzie. Tylko każdy teraz będzie chodził do piwnicy i celował grę przez to. Mi podoba ta zmiana kamery tutaj. Party sceniczny, ten skliczeki i samouk. Monka Elf, no Mider build. Mogę to robić. Z no Miderem. Nowe combo. No Miderowskie. A czemu 20 sekund i puścić? Jaki sens jest taki? No, zregresuje się do zera. A teraz zlatuje ci do zera. No, ultra szybko to spada. Od Hindrada. Monka jest. Wow. Ała. A tego to nie widzieliśmy, że ma.